Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym rozpakowaniu słuchawek firmy Panasonic. Tym razem mamy model przystępny cenowo, ponieważ kosztujący poniżej 200 zł. Jest to model RPHX550. Na opakowaniu już producent chwali się, że te słuchawki zapewniają bardzo dobrą izolację od hałasów zewnętrznych oraz komfort. Ta izolacja w tym przypadku oczywiście jest pasywna. Z tyłu kartonika mamy obrazek tych słuchawek, informację, że mamy 40 mm przetworniki, zakres częstotliwości bardzo duży, bo od 8 Hz do 26 kHz, czułość 96 dB, impedancja 32 ohmy oraz maksymalna moc 1000 mW. Kabelek 1,2 m oraz tyk 3,5 mm mini jack. Informacje bardzo podstawowe. Zobaczmy sobie teraz same słuchaweczki. Ok, słuchawki wyjęte. Ciekawiła mnie jeszcze jedna rzecz, oczywiście ich waga. Dla mnie parametr bardzo ważny, tak więc z kablem 260 g, bez kabla 240. Też taka średnia półka wagowa. A na razie przyjrzyjmy się wykonaniu tych słuchawek. Pałąk górny jest masywny, gruby, przy okazji dość elastyczny. Mamy fajną poduchę, tutaj mięciutką. Prowadnice są plastikowe, rozszerzają się dość mocno. Natomiast te prowadnice są grube i wydaje mi się, że głęboko osadzone. Dlatego myślę, że ciężko by je było uszkodzić. Słuchawki rozciągają się bardzo mocno. Ruchomość nauszników jest także spora. Tak to wygląda. Wykończenia nauszników bardzo fajne. Troszeczkę to przypomina szczotkowane aluminium. Trochę łapie odciski palców, jak widzicie, ale nie jest to błyszczące, więc fajnie. I tu mamy elementy chyba też plastikowe, natomiast z daleka mogą przypominać aluminium. Więc wizualnie wyglądają fajnie. No i wnętrza mamy naprawdę duże, ucho powinno się zmieścić bez problemu. Mamy tutaj układ otwarty, a raczej półotwarty. Nie mamy dodatkowego wypełnienia, tylko materiał. Całe uszy powinny do środka wejść spokojnie. Są większe niż w przypadku tych Panasonic'ów droższych. Niewiele większe, ale jednak to robi różnicę. A sama pianka wydaje się być miękka i całkiem komfortowa. Kabelek mamy osadzony na stałe, 1,2 m. Za to kabel nieprzęczący, płaski i wtyk pozłatany mini jack. To by było na tyle, jeśli chodzi o rozpakowanie tych słuchawek. Bardzo jestem ciekaw, jak będą grały, ponieważ parametry mają świetne, wyglądają całkiem dobrze, a ich cena jest również bardzo kusząca. No cóż, widzimy się za jakiś czas w kolejnej recenzji. Wtedy zdradzę Wam moje przemyślenia na temat tych słuchawek i wystawimy im ocenę. Dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam Was. Cześć!